Samotność jest chyba jedną z największych zmór życia na Ziemi. Wiele danych wskazuje na to, że ona się pogłębia w społeczeństwie, szczególnie w zachodnich społeczeństwach. Ostatnio na dziale zagranicznym słuchałem podcastu o tym, jak bezsenność terroryzuje Koreę, Seul przede wszystkim. I słynną dzielnicę Gangnam. Znaczy słynną z tej piosenki Gangnam Style. To jedna z bogatszych dzielnic Seulu. Że ludzie tam śpią wielokrotnie, no bardzo mało. Tam nie wiem, 6 godzin średnio. Jako społeczeństwo. Wiele badań wskazuje na to, że ta bezsenność się pogłębia. A z bezsennością wiążą się poczucie stresu. Też często samotność, lęki, niepokoje. Poczucie zagubienia i pustki, nieprzynależności do tego świata. Wyalienowanie też, bo wtedy nagle się okazuje, że kim my jesteśmy, tylko trybem w tej wielkiej maszynie. Nie przynależymy do społeczeństwa, do społeczności lokalnej. Za wszystko trzeba płacić. Każda rzecz wymaga tego, żeby zarobić i płacić. I istnieją. Pewne symptomy to nie są symptomy, tylko cztery powody, na których możemy i czujemy się wyalienowani ze społeczeństwa. Zaraz do nich przejdę, ale przypomniało mi się zamawianie szamy poprzez aplikację do domu, szama do domu na dowóz. Bardzo to wygląda. Współcześnie, no jak mogłoby to inaczej wyglądać, skoro się to dzieje dzisiaj? <grymne> Bardzo mądrą rzecz palnąłem. Przychodzi dostawca, opatulony, szczególnie zimą. Zostawia te jedzenie i znika. Ja często otwieram drzwi. Rzadko zamawiam, ale jak już zamawiam, otwieram drzwi, a go już nie ma. Albo już tak go widzę jego kątem oka, jak zmyka na schody albo do windy. Nie wiem, kto mi dostarczył jedzenie. Nawet jeżeli by powiedział: Dzień dobry, to jest opatulony w tym kasku, w jednym uniformie, jest mi obcym człowiekiem. Bardzo często jest to jeszcze obcokrajowiec. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że ktoś przyrządził te jedzenie w restauracji, z której zamówiłem, i ktoś mi dostarczył ten człowiek, który to przyniósł. Ale mam poczucie tego, że jest to Rozerwanie więzi społecznych. Bo ja tak naprawdę nie wiem, kto mi przyrządził, nie wiem, kto mi dostarczył. Totalnie obca osoba i nie ma w tym nic złego, że obca. Tylko chodzi mi, że równie dobrze to mogłoby się zmaterializować po prostu pod drzwiami, gdyby oczywiście to było możliwe. Nie umniejszając roli osoby dostarczającej, ale mam wrażenie, jakby to zostało tak wydzielone. Każdy zajmuje się odrębną działką, jakby po prostu przyniósł to jakiś robot, który, robot, robot który, e, który dostarcza tylko jedzenie. I nie chodzi mi, że to jest robot, ten człowiek, ale poniekąd jest to przykre, bo ja nie wiem, kto jest dostawcą mojego jedzenia. Rozrywa to w ogóle wszystko. Nie wychodzę do ludzi, tylko często zjem to sam w domu, kapiąc się na przykład na ekran telefonu. Jeszcze lepiej jak z kimś, to jest przyjemnie. Jest takie fajne stwierdzenie. Never eat alone. Nie jest nigdy w samotności. Ale wracając do sedna. Rozrywa to totalnie więź Nie ma, że ja zbijam, już dobra, w utopijnie myślę, zbijam piątkę z, z dostawcą, tak jak wiecie, lewa, prawa, łokieć, potem główką, tutaj przytub kolankami się stykamy, no taka piruet tych powitań, jak często, czasami, szczególnie w amerykańskich filmach, komediach tych głupich, no i tak się witamy, siema, ho, how are you bro? Wracając do tych czterech typów, które mogą powodować i powodują według ja widziałem to w filmie doktora Gabora to jest koleś, który mówi o traumach i tak dalej no ale nieważne można sobie wygooglować, to najlepszy sposób, że są te cztery typy i pierwszym z nich jest wyobcowanie z natury. Kiedyś w dzieciństwie bardzo dużo czasu spędzałem w lesie. Co roku w wakacje z kolegami budowaliśmy domki na drzewie. Pochłaniało to ogrom czasu i tak finalnie zazwyczaj na koniec roku ktoś niszczył nam ten domek. Czy to zwaśniona jakaś ekipa, znaczy zwaśniona, czekajcie, tylko... zwaśniona to jest przeciwna, tak? Bo chodzi mi o przeciwną. Czasem zapominam, co słowa znaczą, a chciałem mądrze, mądrze zabrzmieć. No przeciw... taka żyjąca w niezgodzie z nami, albo po prostu nie wiadomo kto to. A i tak dawało to chęć do tworzenia tego znowu, przebywania w bliskości z naturze a, powiedziałem, że to jest bliskość z naturą, wyalienowanie od natury. Człowiek pochodzi z natury, nie pochodzimy, nie wiem, z cegły, chociaż cegła to część też natury poniekąd. Nie pochodzimy z cegły, co za nonsens. No i nie traktujemy oczywiście zbyt dobrze naszej ziemi, trujemy ją i tak dalej. Rzucamy śmieci, sam się do tego oczywiście przyczyniał, nie będę ukrywał, no bo żyję tutaj i nieraz na pewno zostawiłem śmieć albo zrobiłem coś, czego nie powinienem dla matki ziemi. No ale faktycznie wyobcowaliśmy się z tej natury. Mieszkając w mieście takim jak Warszawa, Okej, okay, mam styczność z naturą. Tu nasadzili drzewo, tu nasadzili krzaczek, ale ja jestem oddalony od tej natury. To jest natura wytworzona przez człowieka. Ona nie jest prawdziwa do końca. Czy jest prawdziwa, bo istnieje, ale nie jest tą naturą w lesie, którą można było doświadczyć. Przywłaszczyliśmy ją sobie i wyalienowaliśmy się z nią. Nie mamy z nią dużej styczności. Gdy pójdzie się do lasu, to okazuje się, że nikogo w nim nie ma no nie dziwne, bo nie ma tam tych rozrywek wszystkich, które mamy, zakupów i tak dalej. Potem jest wyalienowanie się w pracy. Wielu z nas wykonuje pracę, która nie ma większego znaczenia. Się czujemy, że ona jest nonsensowna, że ona niczemu nie służy, że przekopujemy jakieś papierki z lewej do prawej, robimy coś, co nie wiadomo czemu służy i komu i komu jest potrzebne. A człowiek ma chęć do tego, żeby wyrażać się kreatywnie, żeby czuć, że to, co robi, ma sens, jest istotne i na coś wpływa, że do czegoś prowadzi. A zobaczmy, że dzisiaj wiele rzeczy wykonuje się tak, że właściwie ktoś wykonuje małą działkę procesu i on nawet nie ma pojęcia o tym, co się więcej w tej firmie robi. Można to bardzo fajnie też wyobcowanie po stronie odbiorcy klienta zauważyć. Chce kupić sobie na przykład coś w sklepie, ubranie. Idę do sieciowego sklepu. Nie mam pojęcia, kto tak naprawdę jest właścicielem tego sklepu. Nie mam pojęcia, gdzie to jest produkowane. Sprzedawca jest osobą, której nie obchodzi w ogóle ten sklep. On tu pracuje, chce zarobić i może za miesiąc go nie będzie. Ja kupuję w takim miejscu, które kompletnie nie ma nic wspólnego z, z życiem w społeczeństwie, tak naprawdę. Czy znaczy, ma coś wspólnego, no ale w bardzo okrojonym z, z zasobie, że czuję się tam mimo wszystko obcy, wyobcowany i nikogo to nie obchodzi ten sklep. Ani sprzedawcy, tylko gdzieś akcjonariusze, którzy zarządzają, co mają, co ma być sprzedawane. Może to nie, nie do końca akcjonariusze, zarząd. Czyli wielcy przedstawiciele kapitalizmu, złowrodzy. No nie, no poniekąd są złowrodzy, ale nie, nic w świecie nie jest czarne albo białe. Więc są złowrogo-dobrzy, do, złowrogo-źli, złowrogo-źli. No, są po prostu. Nie ma tego, że zachodzę do sklepu lokalnego, w którym kojarzę przynajmniej. Nie chodzi, że tam teraz jestem znowu przyjacielem z panią Władzią i kupuję od niej ulubione bułki albo spodnie. Niekoniecznie tak by było, ale nie ma tej społeczności lokalnej. Oj, wylałem wodę z kubka i mam mokry dywan. A nie, nic nie było. Dobra, troszkę było. No dobra, wylało się. No sorry. Znaczy kogo ja przepraszam? Sam siebie. No i przez to, że czujemy się wyobcowani w pracy, w sensie nie wyobcowani, tylko czuje się człowiek to, że to, co wykonuje, nie ma najmniejszego sensu i właściwie nie wie, co robi, ciężko dojrzeć efekty swojej pracy, bo jest małym trybikiem w maszynie, w wielkiej machinie. Próbujemy tę pustkę czymś zakryć, zakupami, innymi rozrywkami, które Powodują to, że jeszcze więcej musimy pracować w tej pracy, której nie lubi się. Pamiętam, że w okresie, w którym co prawda miałem też szczęście, że nie pracowałem na etacie, czy szczęście, czemu ja myślę, że mówię, że szczęście, bo to nie do końca chodzi, że praca na etacie to nieszczęście przecież. To nie w tym rzecz, tylko z mojej perspektywy to szczęście, bo ciężko mi by było się pewnie odnaleźć na etacie, ale dla, chodzi mi o to, że przez to łatwiej jest mi stworzyć takie miejsce, w którym mogę robić pracę, która daje mi więcej satysfakcji, ale mimo to miałem okresy kilka lat temu, w których czułem, że to co robię kompletnie jest bezsensowne. Robiłem coś po to tylko, żeby zarobić pieniądze nad wyraz potrzeby mojej i czułem się przez to spokojny pusty, wyprany. Czułem, że nie ma to najmniejszego sensu, co robię, a mimo to ciągle w tym tkwiłem i tkwiłem. I wtedy każdy wolny czas zapychałem zakupami. No już mówiłem, że kupowałem, nie wiem, jakieś bezsensowne kurtki. Kiedyś miałem tak głupią w ogóle sytuację i to aż nawet się wstyd przyznać z pewnej perspektywy, że po prostu byłem w galerii mokotów i kupiłem sobie jakiegoś tam... Po prostu wcale nie planując kupiłem sobie iPhona. My może posiadałem w kieszeni. To było tak absurdalnie głupie pędzenie za jakimiś rzeczami. Bo czułem pustkę w sobie wewnętrzną. Tego, że to co robię nie do końca ma sens. Po co ja to robię? Po co ja się w to pcham? Albo zapełnianie tego bezsensownymi imprezami i tam podobnymi rzeczami. Teraz Zastanów się, czy w swoim życiu robisz coś, co daje ci poczucie spełnienia, kreatywności, poczucie wykazania się swoimi pomysłami. Nie zawsze pewnie jest to łatwe w pracy czy w szkole, ale poza tym, żeby poczuć te, to, że do czegoś się należy, do czegoś się przynależy i, i poczuć jakiś sens. Jeżeli nie, to dlaczego tego nie robisz? Co cię po tym powstrzymuje? Mnie zawsze też powstrzymywał strach, że nie zarobię na tym, kiedy już byłem starszy, bo jako dziecko to mnie to nie obchodziło. Wtedy właśnie dobrze się bawiłem. Że nie zarobię, nie wiem, na tym, że sobie rysuję. Że wszystko dzisiaj u nas jest skapitalizowane. Pasja, zarabiaj na pasji, żebyśmy w każdej dowolnej chwili zarabiali, kupowali, zarabiali i kupowali. Zarabiaj na pasji i kupuj potem. Nie to, że kupowanie jest po prostu kategorycznie złe, no bo też fajne rzeczy są fajne, ale nadmiar nie jest potrzebny i często przez to kończymy z nadmiarem rzeczy niepotrzebnych, których trzeba się ciągle. O które trzeba dbać i gonić jeszcze żeby więcej w tej nonsensownej pracy zagubić się. Trzecia rzecz to jest yy, poczucie wyalienowania od innych, od ludzi. Właśnie nie mamy już teraz tych relacji takich, czy znaczy nie mamy, one słabną po prostu w społeczeństwie. Bo mieć to mamy, Właśnie to jest ten przykład, o którym mówiłem, dostawcy jedzenia, zakupów w wielkich sklepach, gdzie nie wiadomo kto jest kto, czy dosta na przykład dzwoni call center z Orange i mam umowę. Ja nie wiem kto dzwoni tak naprawdę, za, za dwa dni dzwoni inna osoba i znowu mi to proponuje. I jak, a jak jakiś jest problem, to ja właściwie nie wiem, do kogo mam się zwrócić, nie mam do nikogo kontaktu, jest to wszystko bezosobowe, okej, okay, dzwoni tu osoba, to nie dzwoni automat jeszcze, ale pewnie tak będzie, że właściwie nie mam kontaktu z człowiekiem, ten człowiek ani go nie obchodzi, czy ja wykonam rzecz, czy znaczy go obchodzi tylko dlatego, że wtedy może, nie wiem, premię dostanie, czy coś, nie wiem, czy w ogóle dostanie, no musi pewnie spełnić, nie, nie wiem, jak to funkcjonuje, no ale nic z tego żadnego kontaktu nie mamy. Jest to obca osoba, bo ja nie wiem, kto to i tak dalej. Ale też to są innego rodzaju kontakty, a kontakty z bliskimi. Zobaczmy, jak one często są oparte. No nie, właściwie na nieszczerości, na każdy kogoś udaje, może nie każdy, bo też żeby nie popadać tutaj w, w skrajność. Często udaje się kogoś, kim się nie jest. Rywalizujemy ze sobą, wyścig szczurów, kto będzie lepszy. Coraz mniej zaufania, bo może ktoś, nie wiem czy coraz mniej, bo to też nie wiem, nie wiem jak było na przykład 50 lat temu, czy ludzie sobie bardziej ufali, w sumie nie mam pojęcia. Ale no nie, nie ufanie, tylko wstawienie wrogo. A co byłoby rozwiązaniem? no Na pewno więcej empatii i współczucia dla siebie nawzajem. Przestajemy być empatyczni. Śmiejemy się z tego, że ktoś upadł, zamiast pomóc mu wstać. No i czwartą rzeczą jest yy, poczucie wyalienowania od samego siebie. Od tego, kim my właściwie jesteśmy. Słuchania samego siebie. Poczucia tego, że znamy siebie, o ile w ogóle można poznać tak naprawdę w stu procentach siebie, ale odpowiadanie swoim potrzebom, O najgorsze jest to, że nie znając siebie, zaczynamy często udawać kogoś kimś nie jesteśmy, po to tylko, żeby właśnie wpasować się w społeczeństwo, a przez co jeszcze bardziej czuje się człowiek wyobcowany. Im bardziej udawałem kogoś kim nie jestem, tym jeszcze bardziej czułem się wyobcowany ze społeczeństwa, ponieważ czułem, że do niego kompletnie nie przynależę, że jestem totalnie osamotniony. Bo nie wsłuchiwałem się w swoje potrzeby i w tego, co ja tak naprawdę lubię i co ja tak naprawdę chcę w życiu robić. Czy ja potrzebuję gonić za nowymi iPhone'ami? Aż tak nie potrzebuję, mam jakiegoś. Ale to już nie jest najnowszy model. Czy potrzebuję nowe buty? Nie, mam siedem par w domu i w sumie, dopóki mi się nie schodzą, to będę w nich chodził i w sumie, kogo. Jeżeli ktoś powie, że chodzę w podartych butach, gówno mnie to obchodzi w sumie na ten moment. A może tylko tak mówię, a trochę mnie obchodzi. Na pewno trochę mnie obchodzi, bo mówienie gówno mnie obchodzi, a wiadomo, że to znaczy, że coś mnie obchodzi jednak skoro o tym myślę. Ale na pewno nie w tym stopniu, co kiedyś, bo kiedyś nie dopuścił. Nie chodzi, że chodzę teraz w porwanych butach, jak jakbym nie miał na. jak flejtuch, tylko. Nie muszę kupować nie wiadomo czego. Po prostu właściwie zdałem sobie sprawę, że nie jest mi to potrzebne to niczego. Nie czułem się z tym lepiej, kiedy wydawałem pieniądze na rzeczy, które nie są mi potrzebne. Kupowałem sobie, marzyłem, czułem się taki pusty i samotny, że to co pracuję to nie do końca ma sens. To chodziłem i kupiłem sobie drona, którym poleciałem pięć razy, i potem go sprzedałem. Nie czułem się szczęśliwszy. Znaczy, czułem się przez chwilę szczęśliwy, latając tym dronem. Aha, ha, ha. A potem kompletnie z niego nie korzystałem. Nie było mi to do niczego potrzebne. A co najgorsze, posiadając dużo rzeczy, łatwo się do nich przywiązać i czuć to, że. Hmm, ta rzecz. Muszę o nią dbać. Muszę. Ojeku, żeby się nie zepsuło. Oj, muszę pogłaskać, muszę pogłaskać. I potem i tak wcale nie czułem się. Wypełniony tym szczęściem, pustka jeszcze tylko wręcz narastała, bo wrażenie, oczekiwanie miałem takie, jak już zdobędę to, będę miał tego nowego, ten dron, to będę takie filmiki kręcił i w ogóle będę super. Nie, ani nie kręciłem, ani nie było mi super lepiej, ani nie czułem się lepszy, tylko przez sekundę może. Złudne poczucie. A wszystkiemu sprzyja jednak kultura. Zobaczcie, jak bardzo dzisiaj się konsumuje trej. Kiedyś, pamiętam, oglądałem zawsze filmy, si siadała cała rodzina, siadaliśmy sobie w salonie i leciał jakiś film. Zazwyczaj wtedy w telewizji. Nie było Netflixa, nie było internetu na tę skalę i tak dalej. A nawet jak oglądaliśmy film jakiś... Oczywiście bardzo z legalnych wersji, to się oglądało całą rodziną. Dzisiaj to zanika, bo każdy ma swój ekran i każdy ogląda coś tam swojego. Przegląda, klika, każdy ma ten. Więc już nawet w tej czynności nie mamy nic wspólnego. Także, żeby pomyśleć i razem coś obejrzeć. Coraz rzadziej wychodzi się do kina. Chyba nie wiem, dobra, nie wiem, bo tutaj powiem, że taka tak statystyki może nie mówią wcale. <laughs> No ale kiedyś ciężej było oglądać samemu, no bo nie do końca miało to ręce i nogi. Je się coraz częściej samemu, zamawiając szamę do domu, nie wychodząc ee, w samotności. Te rzeczy, które były zarezerwowane do wspólnego robienia robi się samemu. ćwiczy się samemu przed ekranem telewizora, komputera z instruktorem i instruktorką. I nie dziwne, że czujemy się samotni, skoro te wszystkie rzeczy odrzucamy. Bo tak jest wygodniej, tak się nam wydaje. Może jest, no jest wygodniej, zawsze wybiera się wygodę. Fakt jest taki, że wygodniej jest zamówić i do domu sobie szamę, niż wyjść po nią albo z kimś przyrządzić, kogoś zaprosić. Nikt nie ma czasu, każdy się zasłania, że nie ma czasu, a potem się skroluje, siedzi. O, fajne rzeczy na TikToku, bo konimy też za tym, żeby zarobić na tego nowego iPhone'a do przeglądania TikToków. No i jak tu z tego wyjść? Jak tu wyjść z tego? Najlepiej po prostu zapytać siebie samego i po pobyć ze sobą w samotności, ale nie w samotności w pustelni, tylko lepiej poznawać siebie, przyglądać się swoim emocjom, odczuciom. Temu, co tak naprawdę daje ci radość, szczęście, przyjrzyj się sobie, co teraz czujesz. Smutek, radość? Chcesz coś narysować, napisać? Czujesz, że musisz się w jakiś sposób wyrazić? Nie odkładaj tego na potem, tylko zrób to. Teraz wyłącz ten odcinek. Nie musisz tego słuchać, bo ja tylko sobie tutaj gadam. I też słuchasz tego w samotności. Może się dzielisz z kimś, co jest dla mnie miłe i, 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 i fajne, że wysyłasz innym osobom, żeby też tego posłuchały. A z drugiej strony krępujące. No ale nie o mnie tutaj. Więc zrób coś razem. Zrób też coś dla siebie przede wszystkim. I liczę, że będzie dobrze, że będziemy jakoś razem do czegoś dochodzić. Nie wiem, razem, bo mnie tam... To brzmi tak, jakbyśmy razem, a mnie przecież nigdzie nie ma. Ja tak samo jestem odczłowieczony, gadam sobie jakiegoś zamkniętego pokoju, a może jestem jakimś robotem, może jestem tym e, fake, e, fake identity jakimś i, i tylko ktoś nagrał jakiś głos, zrobił taki syntezator i tutaj gadam. Też pewnie nas to czeka. Niestety albo stety. Trzymajcie się bardzo ciepło, bo pogoda jest bardzo ciepła za oknem. U mnie minus 2 stopnie, a nie, no także super jest. Trzymajcie się bardzo ciepło. Ej, jo, jo, jo. Banał.